I witajcie na kanale GWW-15. Pora na intro. A teraz jeszcze pora na kawę. I na odcinek. Nie, no żartowałem z tą kawą. Nie, 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 nie żartowałem z tą kawą. Też będzie kawa. FM, czyli flatyfikacja mózgu. No trochę z błędem napisałem, bo chciałem, żeby to było tak nienaukowo, bo dzisiaj będzie taki nienaukowy odcinek. Czyli tak jak powinniśmy rozumować po procesie flatyfikacji mózgu. W ogóle ten zwrot zawdzięczam Wiktorowi. Pozdrawiam przy okazji. Na ten film natknął mnie. Co mnie natknęło? Wielkanoc mnie natchnęła i wielkanocne jajko mnie natknęło. To będzie odpowiednia plansza do tego, proszę bardzo. Otóż chciałem wam pokazać ciekawy sposób rozumowania ludzi poddanych flatyfikacji mózgu, a więc tych, którzy wierzą, uwierzyli, dali się nabrać do jasnej, ciasnej. Łopakom od płaskiej ziemi. Tu na razie się nic nie dzieje, ale zaraz pojawi się jajko. Tu się pojawiło jajko. I teraz, jak widzicie, jajko jest, to nie jest fotomontaż akurat, ale zaraz pokażę Wam zdjęcie, które jest fotomontażem. Ten akurat w to nie jest fotomontaż. I teraz ja mam pytanie, czy jajko jest fizyczne, czy jest fenomenem optycznym? Teraz, skoro księżyc jest fenomenem optycznym, nie wiemy, czym jest księżyc, nie wiemy też, czym jest jajko i nie wiemy też, dlaczego ono jest tak samo oświetlone jak ten księżyc. Mimo, że księżyc jest, no chyba, że uważacie, że jajko jest obiektem fizycznym, jest obiektem fizycznym czy fenomenem optycznym. Mało tego, słuchajcie, wiecie co? Ja naprawdę ta część oświetlona, ona świeci zimnym światłem. Jak ja brałem te jajko do ręki, to ja myślałem, że mi połowa ręki zamarznie. Naprawdę. To jest ono świeci swoim światłem. To nie jest oświetlenie od słońca na pewno. Nie, nie. Dlaczego? Bo się nie zgadza z całą resztą, prawda? Nie zgadza się z oświetleniem księżyca, z oświetleniem drzew. I w ogóle gdzie tu jest słońce? Nie widać, prawda? Nie, nie możemy powiedzieć, gdzie jest słońce. A więc taka jest prawda niestety. To jajko jest fenomenem optycznym, które po prostu udaje tylko coś fizycznego. Nie wiemy czym to jajko jest. No naprawdę nie mamy pojęcia czym jest to jajko. Poza tym kto widział żółte jajka? no Tylko w okresie wielkanocnym. Tak. Tu jest dokładnie pokazane jak ono jest oświetlone. To ja wam powiem kiedy dokładnie było wykonane to zdjęcie. Zresztą sobie zobaczcie. Nie, nie zobaczycie. Czy zobaczycie? Nie zobaczycie? Nie zobaczycie. Tak, ono jest wykonane 14 kwietnia. Ono jest wykonane 14 kwietnia. Rano to jest jakiś tam wtorek czy któryś, co coś to było, nie pamiętam teraz. Ale jest, prawda? I teraz tak. Mm. Jakbyśmy się przyjrzeli tej lampie, to ona też jest w połowie oświetlona. I też nie wiemy czym no ona jest. Zobaczcie. Słup jest w połowie oświetlony, to zaś niesamowite zjawisko. I ona ta lampa to nie jest. Ona świeci swoim światłem. Tak, to zobaczcie, że kiedy się no, przekręcam z tym jajkiem, to ono jest inaczej oświetlone, ale pamiętajcie, ono świeci własnym światłem. To nie jest oświetlenie od słońca. Naprawdę. I ono świeci światłem zimnym bardzo. Dlatego musiałem mieć to jajko na takiej podstawce kartonowej, zrobionej zresztą z papieru do dupy. I zobaczcie, że jak się obracam, to ono świeci swoim światłem winną inac... inaczej po prostu. Ono nie jest oświetlone słońcem. Ale zrobiłem, słuchajcie, fotomon. O, te wiatraki Wam potem pokażę fajną rzecz. Widzicie te wiatraki? Widzicie, nie? Szczególnie te dwa, o, 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 te, które teraz są na środku. Ale to nie jest ten temat. Nie jest ten temat w ogóle. Gdzieś tu zrobiłem fotomontaż. Na końcu będzie. O, tu jest fotomontaż, widać, prawda, że jest fotomontaż. Chodziło mi o to, żeby pokazać, że ten księżyc jest niemal idealnie oświetlony jak to jajko, to znaczy, przepraszam, on świeci własnym światłem w taki sam sposób, jak to jajko. To nie jest naprawdę, to nie jest, to nie jest zbieg okoliczności, czyli można powiedzieć, że jajko ma naturę tą samą, co księżyc, a więc jest fenomenem optycznym, nie jest fizycznym ciałem. Uchleję sobie kawę. Dobrze, ale chciałem Wam pokazać coś jeszcze ciekawego a raczej zastanowić się nad pewną, nad, pewnym, nad pewną kwestią. Otóż, nie dajmy się zwariować, zrobił film o oświetleniu Wenus, czy też o nieoświetleniu, tylko czy w ogóle jest, jest widoczna, czy możliwa jest obserwacja Wenus. Okazuje się, że tam rozgorzała się dyskusja niejakiego Macieja Jarosa, który twierdzi, że Istnieje coś takiego jak optyka nieba, i ta optyka nieba przewiduje nieprosto, nie, nieprosty przebieg linii światła, tak? Czyli innymi słowy, optyka nieba jest takim jakby czary Mary, które, która jest tylko w niebie i sprawia, że światło, które stamtąd dolatuje, udaje jakby, że my jesteśmy tutaj na Ziemi kuli, a w rzeczywistości. Nie jesteśmy na Ziemi kuli, w rzeczywistości jesteśmy na płaskiej powierzchni, ale optyka nieba sprawia, że to postrzegamy, jakbyśmy żyli na Ziemi kuli, że te światła zachowują się tak, jakbyśmy żyli na Ziemi kuli. Miałem, mam tu pytanie do pana Maciej'a przy okazji tego właśnie. No, co z tym jajkiem? Ci wredni, wstrętni kuloziemcy twierdzą, że to jajko jest oświetlone przez Słońce, i ono jest tak samo oświetlone jak Księżyc. Wiadomo, że się mylą, prawda? Bo optyka nieba jest taką oczywistą oczywistością, która sprawia, że my tylko tak to widzimy. I to nic, że Księżyc jest tam w kosmosie, gdzie ta optyka nieba niby działa, a jajo jest tutaj na Ziemi i działa inna zupełnie optyka, która pokazuje, że. Raczej światło leci sobie po prostych liniach, natomiast tam nie leci po prostym. Ale słuchajcie, jest jeden problem. Zanim ona tu dolatuje, to udaje, że tam też leciała po prostej. Bo po prostu jest wszystko udawane. Tak. Żebyśmy, żeby nasz mózg, nas, nasz mózg się mógł nabrać na to. Bo to nasz mózg się na to nabiera. No i przy okazji nabrało się też jajko, bo też jajko tak samo jest oświetlone. Chciałem Wam jeszcze przy, ok przy okazji pokazać inną rzecz. Yy, tutaj przejdę zaraz do innego folderu. Ile go znajdę oczywiście. To jest inny dzień ogólnie. Pokażę Wam, czy Wam nie pokażę, który to jest dzień. Pokażę Wam. To jest 26, a więc minęło już 10 dni, i yy, księżyc tamto było rano a tu już Księżyc jest po południu i jest oświetlony takim cienkim sierpikiem, on tu gdzieś jest albo i go nie ma ale zaraz będzie, to znaczy oświetlony według heliocentryków, bo tak naprawdę to on sam świeci własnym światłem nie, nie zapominajmy, tak tu są jak widać same chmury, nic nie widać jak widać znaczy, a widać, tu już widać Księżyc widać, widzicie Księżyc? jest mniej więcej o, o, o. Gdzie on tu jest, panie? Jest tu pomiędzy chmurami, proszę, zobaczcie, tutaj jest. I on jest oświetlony takim cienkim, takim cienkim sierpikiem. Takim cienkim sierpikiem jest oświetlony. No i oczywiście. Tutaj chciałem zobaczyć, czy jeżeli... Czy to się wszystko dalej zgadza? Czyli czy dalej nas będzie ta optyka nieba oszukiwać? Nasz mózg czy będzie nas oszukiwać, że yy, istnieje tam jakaś optyka nieba i czy ona będzie działać w, dokładnie w taki sposób jakby tam jej nie było, a światło leciało po prostej tak samo jak tutaj na ziemi? Mniej więcej. Bo to oczywiście jest pewna tam jakaś tam różnica, ale tutaj widzimy jeszcze ten księżyc i znowu przestawiłem kulkę. Znowu przestawiłem kulkę. I zobaczcie co wychodzi tutaj, to nie tu, tutaj jest. Oj nie ma. O jest, 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 jest. No, tutaj jest. Jest taki sierpik, ale to nie widać. Nie wiem czy ja w ogóle to zrobiłem dobrze. Proszę bardzo. Jest czy nie jest? Zobaczcie, że jest. Taki sam jakby sierpik. A więc taki sam delikatny sierpik. A więc jest tak samo oświetlona ta kulka. To oczywiście to zdjęcie jest złe. Ja tu nie mogłem ustawić ostrości. Albo ustawiasz na księżyc, albo na kuleczkę. Ta kulka jest od myszki. I słuchajcie, ta kulka też ma takie cudowne właściwości, że jest fenomenem optycznym, który świeci własnym światłem. I bardzo dobrze, zobaczcie, że ja tu trzymałem za tą nieoświetloną, jakby tą część, która nie świeciła tym swoim e, zimnym bardzo światłem, ponieważ by mi znowu paluchy zamarzły. Całe szczęście, że, że akurat mogłem sobie podtrzymać za tą ciemną, nieoświetloną, nieświecącą, tym chłodnym, zimnym, fenomenalnie optycznym światłem. No i... i co? No i dlatego właśnie mi ręka nie zamarzła. To próbowałem zrobić yy, ustawienia aparatu, jakieś, zobaczcie co wyszło, jakieś dziadostwo. Myślałem że, myślałem, że uchwycę jakoś tak lepiej to wszystko. A tutaj przy okazji pokażę wam coś, co... O, tu jest to. No więc widzicie, teraz też takie oświetlenie jest w tej kule. No takiego, takie jak księżyc. Tu jest akurat ustawiony na na... E, ostrość na kulkę, tak? No nie można... to jest księżyc, to jest... to jest... kulka. No nie, mo, nie mogłem o, o, tego i tego uchwycić. Było po prostu za jasno, chciałem, kombinowałem tam, ale to jest w te, mniej więcej w tym... W tym właśnie miejscu, w tym samym mm, momencie. E, uchwycone. Zresztą tam było widać... Tu nie, tu nie pokażę Wam tego, bo nie ma księżyca. Nie, nie będzie księżyca, gdyż no nie, ostrość się po prostu nie ustawiła, lub zasłonięty jest księżyc z tą kuleczką. Też tak może być. Przy okazji, przy okazji, Wam pokażę coś ciekawego. Coś, czego nigdy w życiu najprawdopodobniej nie widzieliście. Nigdy w życiu. To jest godzina. O której to było robione? Zobaczcie, to było o 16.12 niby, aczkolwiek nie wiem czy tam jest czas nieprzestawiony, jeżeli jest przestawiony to była... To była 7, ale raczej nie. W każdym razie widzicie, tam słońce świeci dość ostro dalej. Macie wszystkie dane tego jak to było robione, no oczywiście data, o 16.12, tak. Tylko ja nie wiem czy to nie jest przestawiona data, znaczy godzina. Nie wiem jaka tam jest godzina. I teraz słuchajcie, pokażę wam coś, co hmm, czego w życiu na pewno jako płaskoziemcy nie widzieliście. Zobaczycie to pierwszy raz w życiu u mnie na kanale. Jesteście gotowi na to przeżycie niesamowite? Teraz wam pokażę. Przygotujcie się, zapnijcie pasy. Muszę tu coś ustawić. Widzicie to? Gwiazda. Gwiazda w dzień. Widoczna w dzień. Ja zobaczę, bo ona, ona z księżycem wstępnie. O, tu jest też. Tu jest księżyc. Tu jest ta gwiazda. Wiecie, co to jest? To jest wenus. Prawdopodobnie pierwszy raz w życiu widzicie, albo słyszycie nawet o takiej możliwości, że można zobaczyć wenus w dzień. To jest bardzo rzadko. Spotykane. Jak ja szukałem tego księżyca, to wam powiem, że pierwsze co to właśnie zobaczyłem Wenus. Żeby było ciekawie, to wam powiem jeszcze, bo to, to w ogóle, tamten dzień mnie w ogóle zainspirował. Tylko kurczę teraz. Ho, o, tu jest, dobra. Tamten dzień zainspirował mnie. A tu widać, właśnie, o, jest Wenus. Jest Wenus, jest oświetlony, oświetlona kulka i jest Księżyc. I żeby było ciekawie wam powiem, to mnie zainspirowało do... Bo, zobaczcie, że to jest mniej więcej w tym samym położeniu. Wenus, Księżyc, kulka. Aczkolwiek ta Wenus chyba troszeczkę jest od, odjechana od Księżyca. Może i nie jest. W każdym razie... Jest w podobnej, w podobnej pozycji. A więc jak głosi fałszywa nauka heliocentryczna powinna być oświetlona również mniej więcej tak jak ten księżyc i jak ta kulka. Więc też powinna być taki sierpik. Więc co zrobiłem? Słuchajcie, wyciągnąłem teleskop mojego przyjaciela, który mi pożyczył kiedyś i postanowiłem zrobić, uchwycić tę Wenus na teleskopie. Jak zobaczycie, jak, jak widzicie, jest mniej więcej ten sam sierpik, to znaczy to nie jest dobre zdjęcie. Ten, ten sierpik był troszeczkę mniejszy w rzeczywistości. W aparacie wyszedł troszeczkę taki. No, troszkę to było rozmazane. To nie, jest, to, nie jest dobre, to nie jest dobre to zdjęcie. Ale mniej więcej, jak widzicie, też jest ten sierpik. Ona jest oczywiście ustawiona odwrotnie, dlatego że teleskop odwraca w ogóle obraz, o tutaj mamy to to jest też, to, to jest kilka kilka godzin, czy minut później w ogóle zaraz tutaj wam pokażę, chyba albo nie pokażę, okno danych EXIF, tak to jest 17.45 tutaj z tego wynika więc jest jakiś czas później, no zanim ja się rozstawiłem z tym teleskopem i tak dalej, widać tutaj o wyraźnie, że ten sierpik jest tylko takim lekko Takim uśnięciem. Idealnie, tak samo jak księżyc, i tak samo jak, no tu widać, jest rozmazany. No. Tu jest już totalna jakaś sieka. O, tu nawet nie widzicie tego, no, jak tu się produkuje, a wy tego nie widzicie, więc yy, wróćmy do tego. To, to mniej więcej tak wyglądało przez ten teleskop. To jest chyba. Chyba najlepsze zdjęcie tego, mi się wydaje, bo tu zobaczcie, tu się potem. Od... No, coś mniej więcej takiego to było. Ale słuchajcie, nie przejmujmy się. Tu, o to. Tak, to mniej więcej to jest Wenus przez teleskop. A więc nie tak jak tam niektórzy pokazują, a to ja jestem. No, selfiacza sobie zrobiłem. dobra? No. To nie jest nic ciekawego. Jak widzicie, jest podobnie, prawda? Jest podobnie oświetlona. Albo świeci własnym światłem, i tak wszystko się po prostu synchronizowało, że wszystko się tak świeci, jakby było oświetlone przez słońce. Ale tak naprawdę to działa optyka nieba, a nasz mózg jest oszukiwany. Zapamiętajcie to sobie: kulowiernistyczne dziady, oszuści szatańscy. Dobrze, ale to jeszcze nie wszystko, co chciałem pokazać, ponieważ gdyż. Jajko, było, tak? A, chciałem Wam pokazać wiatraki przy okazji. Gdzie te wiatraki były? Gdzie są wiatraki? Oto są wiatraki, widać je tutaj, widać, prawda? Chciałem Wam pokazać przez ten teleskop, jak, jest, jak, zrobi, jak, jak wyglądają te wiatraki. Ale to nie będzie. Tutaj to będzie na filmie, to nie będzie tutaj, ale zobaczycie. To są wiatraki gdzieś w odległości około 8 km. od, od to jest widok z 8 km gdzieś. Oczywiście jak widać w teleskopie, wszystko jest do góry nogami. Oto proszę bardzo. Widać, że optyka nieba również tutaj działa, bo wszystko tak pływa w tym obrazie. Takie to jest powiększenie, mniej więcej. Chciałem pokazać wam coś jeszcze. Postanowiłem znaleźć księżyc na podstawie jego fazy przy pomocy kulki. Wiecie, to był dzień, to był, nie wiem, 16 godzina, 17, kilka dni później po tym, jak tym teleskopem się bawiłem, tu już się nie bawiłem k teleskopem. Yy, I. Chciałem zobaczyć, czy optyka nieba mnie oszuka tak, że nie znajdę tego księżyca, a powinna, jeżeli istnieje. Czy, no i jeżeli księżyc świeci własnym światłem, jeżeli to wszystko się nie zgadza z heliocentryzmem, to nie powinienem go znaleźć przy pomocy kulki, prawda? Natomiast, jeżeli heliocentryzm jest poprawny, to powinienem go znaleźć, porównując fazę księżyca... Do oświetlenia kulki. Skoro tam się zgadzało jajko oświetlone, księżyc z kulką się zgadzał kilka dni wcześniej, to powinno też również zgadzać się, to znaczy powinienem go znaleźć przy pomocy kulki. Wiecie na pewno, że znalezienie księżyca w dzień nie jest takie łatwe, ponieważ on jest jakby zlany z niebem i tutaj, nawet na tym filmie, który zaraz Wam pokażę, będzie to widoczne, że ja po prostu. Ja go nie znalazłem. Nawet z pomocą kulki. Ale coś ciekawego wam pokażę. Uwaga, jesteście gotowi? Jedziemy. Tutaj pokazany będzie. Pokazana będzie faza księżyca, jaka jest, a więc, a więc jak powinien wyglądać księżyc, w jakiej fazie powinien być, a więc w jakiej fazie powinien mieć kulkę i w tym rejonie mniej więcej trzeba będzie szukać księżyca. Dobra, tu przewinę kawałek, wychodzę tutaj na zewnątrz, i słuchajcie, zobaczcie tutaj tu zaczyna się moje poszukiwanie. Tu zaczyna się moje poszukiwanie księżyca przy pomocy kulki, a więc widzicie, musiałem mieć tam oświetloną w odpowiedni sposób w odpowiedni sposób, w taki sposób odpowiedni. Tyle kulki powinny mieć oświetl oświetloną. Tyle kulki powinno mieć yy, właśnie w takiej fazie mniej więcej. I wtedy tam gdzie ta kulka będzie, w tym kierunku, powinien być księżyc. Uwaga! I to jest właśnie ciekawy film Wam pokażę. Tak? Wychodzę tu i zobaczcie, że tutaj idę i szukam księżyca. Mniej więcej tu już się zbliżam do tej, do tej fazy. I zobaczcie, tu jest ciekawa sprawa, bo tutaj widać księżyc. Widzicie to? Tu. A więc jest centralnie tak, tu powinien być, i ja go tu znalazłem. Ale w rzeczywistości, jak robiłem ten film, ja go nie zauważyłem. Dlatego, że powinienem go trochę wyżej podnieść tą kulkę, ale jest w tym kierunku. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Widzicie to, nie? Jest tutaj ten księżyc. On, ja tu się zatrzymałem, bo on tu powinien być. I jedziemy. Jak to było? Gdzieś tak. Prawda? Czyli księżyc musi być gdzieś tam. Gdzieś tu, w tym rejonie. Jest. Drzewa przeszkadzają. Ale. Ponieważ go nie znalazłem w tym miejscu, bo nie, nie zadarłem głowy, nie widziałem, że on jest tak wysoko po prostu. No to poszłem go szukać dalej. I go poszłem szukać, aż wyszłem sobie na otwartą przestrzeń i dopiero go tutaj znalazłem. Po prostu nie spodziewałem się, że on jest tak wysoko. Około trz druga, trzecia minuta tego filmu. I dopiero go tu namierzyłem. Chociaż go już wcześniej znalazłem, nie wiedząc o tym. To jest ciekawa sprawa, prawda? Jeszcze ten telefon tu nie łapał? O jest, teraz. A więc mamy takie wnioski, że zarówno księżyc, jak i jajko świeci własnym światłem. Że optyka nieba sprawia, że nasz mózg oszukuje nas w taki sposób, że mm, wy wygląda to, jakby te wszystkie światła i tak dalej, promienie świetlne le leciały po liniach prostych w kosmosie. Natomiast jest to nieprawda, ponieważ one nas, nasz mózg tylko nas tak oszukuje. Zapamiętajcie to sobie. To jest bardzo ważna lekcja yy, od osób, które. Dzięki flatyfikacji mózgu zrozumiały świat. Zapamiętajcie sobie, że księżyc świeci własnym, chłodnym światłem, i na to mogę podać dowód, że te jajko prawie mi zamroziło yy, zamroziło mi rękę. Musiałem je trzymać właśnie na takim jakby kartonowym, takiej kartonowej rurce, żeby mnie nie zamroziło ręki. A więc pamiętajcie. To jest prawda. Prawda jest. Prawdziwsza niż prawda, prawda. PRAWDA Zapamiętajcie sobie. Nie bądźcie fanatykami heliocentryzmu. Broń Boże, zabroniam Wam. Zabraniam Wam i zaklinam Was, że musicie wierzyć w płaską Ziemię i w to, że księżyc świeci własnym światłem. Nie zgadza się w ogóle z heliocentryzmem. A jak się zgadza, to pamiętaj, że to twój mózg cię oszukuje, że to ty się samo oszukujesz, że się niby zgadza, bo tak naprawdę się nie zgadza, bo optyka nieba jest taką oczywistością. Zapamiętajcie sobie to, moje drogie dzieci kulowierne, i porzućcie swoją kulowierną religię i swój fanatyzm kulowierski, ponieważ nic się nie zgadza z tym heliocentryzmem, heliodebilizmem. Zapamiętajcie to sobie. Zaklinam Was. Do następnego razu. Cześć.